Dzień dobry bardzo. Witam Was w kolejnym odcinku. Na początek chciałam podziękować za komentarze i wiadomości prywatne po moim ostatnim odcinku. Bardzo się cieszę, że on Wam się podobał i dziękuję za każdą miłą wiadomość. Jak wiecie, już w niedzielę będziemy obchodzić walentynki. Niektórzy lubią to święto, inni za nim nie przepadają. A czy wiecie, że tego dnia obchodzimy Dzień Chorych na Epilepsję? Dokładnie tak. Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych, ale również ludzi, którzy chorują na padaczkę, epilepsję. A że o tym schorzeniu jest mało mówione i jest wokół niego wiele mitów i nieprawdziwych informacji, to postanowiłam nagrać dla Was o tym odcinek. Epilepsja, zwana również padaczką, jest chorobą neurologiczną. Polega na tym, że dochodzi do zaburzeń pracy mózgu. Kiedy komórki są nadmiernie pobudzone, dochodzi do zakłóceń w przekazie impulsów. To tak jakby w instalacji elektrycznej nagle następowało spięcie. W starożytności uważano, że jest stanem duchowym. Do 1970 roku w Wielkiej Brytanii ludzie, którzy ją mieli, nie mogli zawierać związków małżeńskich. W Tanzanii i podobnie jak w innych krajach Afryki, osoby, które ją mają, uważane są, że zostały opętane przez diabelskie moce. Do dziś wiele osób uważa, że jest zaraźliwa. Jakie mity krążą wokół epilepsji? Przede wszystkim, że epilepsją można się zarazić, że epilepsja powoduje niepełnosprawność intelektualną, że dzieci, które mają epilepsję, gorzej się rozwijają i mają mniejszy iloraz inteligencji, a także przekonanie, że epilepsja jest wyrokiem, chorobą na całe życie. Co nie jest prawdą, bo jak mówi sama dr Maria Mazurkiewicz-Bełczyńska, w 70-75% przypadków epilepsję można wyleczyć albo zaleczyć. Zaleczyć to znaczy, że nie ma ataków, ale trzeba cały czas brać leki. Z epilepsją można żyć i bardzo dobrze funkcjonować, czego dowodem są znane osoby, które miały tą epilepsję. Przykładem jest Napoleon Bonaparte, Fiodor Dostojewski, Sokrates, Juliusz Cezar. A z osób żyjących w obecnych czasach epilepsję ma Neil Young. U każdego padaczka przebiega w różny sposób. Napady padaczki dzielimy na małe i duże. W przypadku małych są to takie napady, które są bardzo krótkie i czasami nieświadome, że osoba, która choruje, nawet nie wie, że przeszła przed chwilą atak, ani otoczenie o tym nie wie. W przypadku dużych napadów padaczki objawami są ślinotok, szczękościsk, drgawki, utrata przytomności albo szybki ruch gałek ocznych jak w fazie REM. Jak się zachować, kiedy widzimy, że ktoś ma atak? To jest bardzo kluczowy moment w tym odcinku. Zapamiętajcie go dobrze, zanotujcie, powtórzcie, żebyście wiedzieli na przyszłość. I zaczynamy. Przede wszystkim nie uciekasz. Stoisz obok tej na przykład osoby i mierzysz, ile trwa atak. To jest kluczowe, zaraz Ci powiem dlaczego. Następnie połóż tą osobę w pozycji na bok. Nie przyciskaj ją do podłoża. Rozluźnij odzież. Mów spokojnie do osoby, która ma atak. Możesz podłożyć coś miękkiego pod głowę. Kurtkę, płaszcz. Kiedy atak się skończy, zapytaj się osobę, jak się nazywa, jaki ma dzień. Dzięki temu sprawdzisz, czy wróciła jej świadomość. I uwaga! To właśnie, co mówiłam na początku. Jeśli ten atak trwa więcej niż 10 minut, po to właśnie masz go zmierzyć, to wówczas dzwoń po pogotowie na 112 albo 999. Czy padaczka jest dziedziczna? Około 1,5% dzieci dziedziczy padaczkę po swoich rodzicach. Czy mając padaczkę można zajść w ciążę? Tak. Ale trzeba to skonsultować z lekarzem, bo wówczas należy może zmienić leki, szczególnie na takie, które nie będą zagrażały rozwijaniu się płodu.
i być stale w kontakcie z lekarzem prowadzącym. Jak często osoba, która ma padaczkę, doznaje ataków? Odpowiedź jest taka: różnie. Zależy od osoby, to jest kwestia indywidualna. Jedni mogą mieć napady kilka razy dziennie, a inni kilka razy w ciągu całego swojego życia. Czy padaczkę można wyleczyć? To zależy od pacjenta, ale też skuteczności leczenia. Są przypadki epilepsji, którą można całkowicie wyleczyć. Za osobę wyleczoną uważa się taką, która w ciągu 5 lat nie przyjmuje leków i nie miała w tym czasie żadnego ataku. Najważniejsze, żeby przestać się bać epilepsji i traktować ludzi, którzy na nią chorują, normalnie. Chodzi o to, żeby dorosłych ludzi zatrudniać w swoich firmach, nie obawiać się tego, a jeżeli chodzi o dzieci, to przyjmować ich do przedszkoli, zabierać na wycieczki szkolne, żeby mogły mieć kontakt z rówieśnikami. Jeżeli macie jakiekolwiek zawsze obawy, to po prostu zapytajcie się, jak należy się zachować, czy osoba potrzebuje pomocy, co powinienem zrobić, kiedy zdarzy się atak. Po prostu pytajcie się, a nie od razu spychajcie ludzi na boczny tor, bo po prostu oni chcą być członkami tego społeczeństwa. Czy zdajecie sobie sprawę, że wiele osób, które choruje na padaczkę, nie przyznaje się do tego? Dlaczego? Bo obawia się ostracyzmu, obawia się, że ludzie się od nich odsuną, że nie będą się chcieli z nimi kumplować, a pracodawcy nie będą chcieli ich zatrudniać. Ja sama pracowałam z dziewczyną, która miała padaczkę i w tym czasie, kiedy pracowałyśmy wspólnie, raz jeden miała atak i to w domu. I skończyło się to tak, że po prostu musiała skonsultować się z lekarzem w celu po prostu sprawdzenia, czy trzeba zmienić leki i wzięła jeden dzień wolnego, żeby po prostu odpocząć, bo bolała ją głowa. Nic wielkiego. Im więcej będziecie się o tym dowiadywać, tym lepiej dla Was, bo wówczas ludzie z epilepsją nie będą dyskryminowani. A to są na pewno fajni i wartościowi ludzie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jak Wam się podobał ten odcinek, to bardzo proszę o komentarz i łapki w górę. No i możecie się podzielić ze mną też swoimi doświadczeniami. Czy mieliście kontakt z osobą, która ma epilepsję, czy może pomagaliście w jakiś jej sposób? Jestem bardzo ciekawa, czekam na Wasze wiadomości. Do zobaczenia!